Dobry wieczór. Mamy dzisiaj 19 stycznia 2019 roku. Jest sobotnie popołudnie i czas na kolejne piwo. A będzie dzisiaj to porter z Okocimia. Mistrzowski porter, gwarancja jakości naszych piwowarów. Ważony od 1845 roku. Mocno dojrzałe, głęboki, szlachetny smak. Piwowar browaru Okocim to jest niejaki Janik. Nasz mistrzowski porter to wyjątkowe piwo, które długo leżakujemy, cierpliwie czekając. Jest idealnym wzorem porteru, bardzo dobrze, bałtyckiego. Ma głęboki kolor, niepowtarzalny zapach i wyjątkowy smak, który po spróbowaniu długo pozostaje w ustach. Do jego ważenia używamy specjalnej kompozycji słodów, m.in. monachijskiego, karmelowego i palonego. To dzięki nim wyczuwamy aromaty kawy, czekolady, a nawet suszonej śliwki. Ciekawe, że nawet. Porter powinien raczej mieć aromat suszonej śliwek. European Beer Star 2015 w Norymberdze nasz mistrzowski porter otrzymał złoty medal. To dowód na to, że jeżeli robisz to, co kochasz, to inni to docenią. Kazimierz Janik, piwowar od 32 lat, spożyć przed 30 marca 2020 rokiem. Piwny fakt numer 32. Najsłynniejszy krytyk piwny Michael Jackson w swojej książce Great Beer Guide 500 Classic Brews wymienia tylko trzy polskie piwa, a wśród nich okocimskiego portera. Okocimski porter powinien być. Porter bałtycki, alkohol 8,9% objętości, ekstrakt 22%. Jest to fermentacja dolna, 38 IBU. Temperatura podawana 12 stopni, podawać w pokalu. No i cóż jeszcze? Kapsel, standardowo Okocim. Etykieta w oparciu o tę beczkę, tak jak wszystkie etykiety nowej linii Okocimia. Szkło, jakiego użyję, to jest TQ. No i zatem przejdźmy do degustacji. Piwo jest w temperaturze pokojowej. Jeszcze raz kapsel. Czekolada. Kawa z gatunku takie espresso, ciśniowo robione. Suszone owoce. Bym powiedział bardziej susz kompotowy niż śliwka, ale okej. Pięknie się pieni. Piana średnie i drobne pęcherzyki. W barwie to jest... Zróbmy to tak. Jak widać, wysycenie całkiem spore. Barwa ciemnorubinowe. Kolor podobny do Coca-Coli. W aromacie czekolada, właściwie bardziej czekolada deserowa. Kawa. Taka mocna, taka siekiera kawa. Nieco śliwki. Ale bardziej śliwka kalifornijska niż polska śliwka. Bardziej suszona niż wędzona. No, to wasze zdrowie. Bardzo dobry porter. Dosyć wysokie wysycenie jak na tego typu piwo, ale nie jest jakoś przeszkadzające w piciu. Całkiem dobrze jest to piwo ułożone. Alkohol jest dobrze przykryty. Nie grzeje w przełyk. W smaku jest to porter bardziej wytrawny niż na przykład porter z Argusa, czyli browary łódzkie, ale jest dosyć słodki. Nie jest takim jak żywiecki porter, takim ściągającym
cierpkim, lekko tanicznym, jeżeli bym porównał to do wina. Tylko jest bardziej... Jest bardziej pełny niż tamten porter. W smaku czuć tę śliwkę. Ale to dopiero przy przełykaniu. I bardziej śliwka kalifornijska niż śliwka taka polska. Bardziej śliwka suszona na słońcu niż wędzona. Piana, jak widać, całkiem ładnie się osadza na szkle. Całkiem ładny, warstewkę ładną tworzy. Piwo pije się bardzo przyjemnie, jest bardzo gładkie. Dopiero po dłuższej chwili zaczyna trochę rozgrzewać przełyk. Więc alkohol jest dosyć wysoki, bo to jest 8,9%, czyli jak na porter całkiem sporo, ale z drugiej strony nie jest jakoś taki buchający alkohol w tym piwie. Jeżeli miałbym je ocenić w kategorii tych takich najpopularniejszych polskich porterów, myślę, że jest troszeczkę wyżej ponad porterem tym Argusa, czyli tym porterem z Lidla, ponieważ jest bardziej wytrawny, troszeczkę pełniejszy i mniej słodki i mniej wysycony. Poza tym jest mniej więcej w jakości bardzo podobny do porteru z Żywca. Przy czym porter z Żywca jest bardziej cierpki, bardziej kawowy, bardziej ściągający. Natomiast jest bardziej pełny, taki słodowy, lekko śliwkowy. Poza tym uważam, że jest jak na polski porter, jest bardzo dobry. Naprawdę piwo warte polecenia. Mimo że dostępne, może na szczęście dostępne w każdej na każdej stacji benzynowej, w każdym większym sklepie, w Żabkach. Więc jeżeli chcemy się napić porteru, zwłaszcza w takich dniach jak dzisiaj, zimny, dość ponury, jak najbardziej, bardzo polecam to piwo. Można je wychylić. Jeszcze raz. I swoją drogą jest to chyba najlepsze piwo z tej nowej linii Okocimia. Wliczając to polskie ale, które jest takie sobie, klasyczną pszenicę, która owszem jest klasyczną pszenicą, ale jest zbyt nagazowana i zbyt słodka, no i zwyczajne zielone Okocim, które no jest po prostu zwyczajnym Eurolagerem. Z mojej strony to tyle, w najbliższym czasie coś jeszcze może pojawi z tych nowych piw. Subskrybujcie, komentujcie. Łapki w górę, łapki w dół. Z mojej strony to tyle. Do usłyszenia. Cześć.